Po raz pierwszy od 25 lat uroczystości Straży Gminnej obchodzimy w naszej siedzibie. Jest to dla nas wyjątkowa okazja. Dlaczego? Bo w dniu dzisiejszym, 29 sierpnia, ustanowiony został Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego. Dla nas jest to zaszczyt na 25-lecie otrzymać tak piękny, zmodernizowany budynek, który z całą pewnością będzie służył zarówno strażnikom gminnym, jak również lokalnej społeczności. W tym miejscu można dodać, że obecnie znajdujemy się w sercu Kosakowa przy ulicy Chrzanowskiego, co w znaczny sposób ułatwi kontakt mieszkańcom gminy Kosakowo. Witam serdecznie na takim uroczystym otwarciu nowej siedziby Straży Gminnej w Kosakowie. Straż Gminna być może na początku nie cieszyła się zaufaniem społecznym, nie cieszyła się poważaniem, ale z biegiem lat, nie tylko w gminie Kosakowo, ale także w całym społeczeństwie, zaufanie do Straży Gminnej coraz bardziej wzrasta. Ale wzrasta dlatego, że społeczeństwo coraz częściej ma świadomość, że jeżeli jest jakikolwiek problem, jakakolwiek potrzeba zaprowadzenia porządku, czy jakiejkolwiek interwencji, to często w pierwszej kolejności wykonują telefon właśnie do Straży Gminnej. Obiekt jest całkowicie nowy, chociaż tak jak już mówiłem, tak naprawdę nasza Straż Gminna wróciła praktycznie pod ten sam adres, gdzie zaczęła swoją działalność ćwierć wieku temu, czyli 25 lat temu. Obchodzimy tak naprawdę święto strażnika miejskiego, strażnika gminnego, czyli mamy podwójną uroczystość. Jednocześnie chcemy wszystkim strażnikom złożyć jak najlepsze życzenia, czyli jak najwięcej sukcesów w pracy, w życiu osobistym, a także żeby ta praca przynosiła naprawdę taką bardzo, bardzo dużą satysfakcję, bo jak widać społeczeństwo potrzebuje Straży Gminnej i w pierwszej kolejności często mieszkańcy dzwonią właśnie do Straży Gminnej, jeżeli chcą, jeżeli potrzebują pomocy. A dwa, otwieramy dzisiaj nową siedzibę Straży Gminnej. Tak jak powiedziałem, Straż Gminna przez te 25 lat wędrowała trochę po terenie gminy Kosakowo, miała kilka miejsc lokalizacji. Mamy nadzieję, że ta lokalizacja będzie przez długi czas służyć i dla całego zespołu, ale także dla mieszkańców, którzy będą chcieli załatwić najpilniejsze sprawy. Obecnie pracujemy w składzie 5-osobowym. W tej chwili ogłoszony został nabór na kolejnego strażnika gminnego. Zapraszamy serdecznie do aplikowania do naszej straży. Cały czas się rozwijamy. Jeszcze wiele przed nami, ale myślę, że mając wsparcie mieszkańców Kosakowa oraz władz gminy, z całą pewnością sprostamy stawianym nam wyzwaniom. Gratuluję utrzymania tej formacji, gratuluję efektów. Skoro żadne problemy nie docierają do Pucka, to znaczy, że sami je rozwiązujecie i tego też należy pogratulować. W tym momencie budynek będzie przystosowany do obsługi interesanta. Obecnie modernizowana jest sieć monitoringu gminnego, która już prężnie rusza w kierunku rozbudowy. Tak? Obecnie dysponujemy ponad 60 kamerami, będzie ich znacznie więcej. Życzę jak najwięcej sukcesów, jak najwięcej zadowolenia z wykonywanych czynności i żeby ten dzień, to dzisiejsze święto było naprawdę bardzo owocne. Wszystkiego najlepszego. Cała inwestycja to był koszt kilkaset tysięcy złotych, ponad pół miliona dokładnie. Faktycznie tak to wyszło, że w momencie jak zaczęliśmy budować remizę strażacką dla naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, to już wtedy zaczęliśmy tworzyć plany, że w miejscu, gdzie kiedyś była siedziba OSP, przeniesiemy naszą Straż Gminną. Funkcje pomieszczeń bardzo często się zmieniają. Tam, gdzie kiedyś była Straż Gminna, w tej chwili mamy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Także po tych wszystkich roszadach mamy jeden taki punkt, który jest takim centrum, można powiedzieć, bezpieczeństwa w gminie Kosakowo. Czyli z jednej strony mamy Ochotniczą Straż Pożarną, a z drugiej strony mamy właśnie Straż Gminną, która będzie pilnować porządku na terenie gminy Kosakowo. Symboliczny.